Dawno, dawno temu, w czasach tak zamierzchłych, że nikt już o nich nie pamięta, za siedmioma górami, za sześcioma lasami i w samym środku siódmego, na leśnym wzgórzu mieściła się osada. Jej mieszkańcy byli ludźmi wesołymi, pracowitymi i przyjaznymi, ale obdarzonymi raczej niezbyt wielką wyobraźnią, ponieważ zamiast nadać swojej osadzie jakąś niezwykłą nazwę, jaką wy z pewnością byście wymyślili, nazywali ją po prostu Wzgórzem. Jednak mimo pospolitej nazwy, Wzgórze miało coś, co czyniło je wyjątkowym. Otóż w samym centrum wioski, na szczycie wzgórza, na którym się znajdowała, biło cudowne źródełko. Jego woda miała niezwykłe właściwości. Smutnym przywracała radość, zmęczonym siły, a chorym zdrowie. Jeśli ktoś był w kłopocie i nie wiedział, jak sobie z tym poradzić, jeden łyk wody z niezwykłego źródełka sprawiał, że rozwiązanie samo przychodziło do głowy. Wieść o cudownym źródle niosła się jak kraj długi i szeroki. I co chwila na wzgórze przybywał ktoś w potrzebie. A że mieszkańcy osady byli ludem dobrym i gościnnym, wszystkich wędrowców przyjmowali z otwartymi ramionami i wody źródlanej nie skąpili nikomu. Jednak nie każdy mógł zbliżyć się do cudownego źródełka i zaczerpnąć sobie z niego wody. Dostęp do źródła miał tylko jego opiekun, który wywodził się z prastarego rodu mędrców i wojowników. Mieszkał w pustelni na szczycie wzgórza, troszczył się o to, aby skały, po których spływały jego wody, nigdy nie zarosły chwastami, aby żaden osuwający się głaz nie zatkał jego wylotu, a kiedy w osadzie pojawiał się ktoś potrzebujący pomocy źródła, dostarczał wodę na wyznaczone miejsce przy spróchniałym dębie. Była to granica, za którą nikt poza opiekunem nie miał wstępu i nie śmiał się zapuszczać. Opiekun przynosił wodę w małej kamiennej czarce i zanim podarował ją oczekującemu, spoglądał mu przez chwilę prosto w oczy, aby przekonać się, czy jego intencje są na pewno szczere i czyste. Bo jeśli w jakikolwiek sposób można poznać serce drugiej osoby, to spojrzenie w oczy jest na to najszybszą metodą. Spróbujcie sami, a się przekonacie. Jeżeli ktoś ma coś na sumieniu, bardzo szybko odwróci wzrok. A że cudowna woda mogła być darem bardzo niebezpiecznym, jeśli trafiłaby w ręce nieodpowiedniej osoby, to opiekunowie zawsze woleli przekonać się najpierw, komu ją powierzają. W czasach, w których wydarzyła się ta opowieść, opiekunem źródła był Ewnar, człowiek o tak wielkiej mądrości i wrażliwości, że potrafił nawet rozmawiać ze zwierzętami i roślinami. Chodziły słuchy, że ta niezwykła mądrość Ewnara wzięła się stąd, iż jako mały chłopiec skąpał się w wodzie cudownego źródła. Ale kto by tam wierzył plotkom? Ewnar wzbudzał respekt samym swoim wyglądem, gdyż był wysoki i barczysty. Głos miał niski i mocny, niczym pomruk burzy, a włosy gęste i kędzierzawe jak sierść tura, które jeszcze wtedy hasały sobie beztrosko po lasach. Kiedy zaś spoglądało się w jego spokojne oczy barwy jasnego nieba, miało się nieodparte wrażenie, że spojrzenie Ewnara sięga w sam głąb ludzkiego serca, na samo dno duszy. I niczego, ani dobrego, ani tym bardziej złego, nie da się przed nim ukryć. Któregoś razu o cudownym źródle i jego właściwościach dowiedział się
pewien czarnoksiężnik i ucieszył się wielce. Całe życie pracował bowiem nad miksturą, która pozwoliłaby mu zapanować nad wolą ludzi i zwierząt, roślin i żywiołów, tak aby cały świat był mu posłuszny i wykonywał jego rozkazy. Jednak cały czas jego miksturze czegoś brakowało i choć przeszukiwał wszystkie księgi magiczne, jakie tylko zostały napisane, nie potrafił znaleźć składnika, który pozwoliłby mu ukończyć eliksir. Ale kiedy usłyszał, że jest woda, która pomaga rozwiązać każdy problem, od razu zyskał pewność, że pomoże również i jemu. Czarnoksiężnik udał się więc na wzgórze. Po przybyciu do osady zażądał, aby niezwłocznie zaprowadzono go do źródełka. Mieszkańcy wzgórza stropili się nieco, słysząc jego nieznoszący sprzeciwu ton i widząc groźną minę na jego twarzy. Ale tak jak każdego wędrowca przed nim, zaprowadzili go do starego dębu. Ewnar już tam na nich czekał. Jak zwykle spojrzał najpierw w oczy przybysza, aby poznać jego zamiary i natychmiast zorientował się, kim on jest i czego pragnie. Powiedział więc tylko: odejdź i nie wracaj tu więcej. Cudowne źródło nie jest dla ciebie. A czarnoksiężnik poczuł nagle, że nogi wbrew jego woli niosą go hen jak najdalej od wzgórza i niezwykłego źródełka. Rozzłościło go to szalenie. Uważał się za potężnego maga i nie mógł ścierpieć, że ktoś okazał się silniejszym od niego. Postanowił więc wrócić tam, zagarnąć źródełko dla siebie i, co najważniejsze, dać nauczkę jego opiekunowi. Przemienił się więc w starego wędrowca, odzianego w łachmany, i udał się na wzgórze. Nikt z mieszkańców osady rzecz jasna go nie rozpoznał, a kiedy staruszek słabym głosem powiedział, że przybył po łyk wody ze źródła, wszyscy mieszkańcy osady skwapliwie zaprowadzili go do Ewnara. Opiekun mimo całej swojej mądrości nie był jasnowidzem, a przebranie czarnoksiężnika nie wzbudziło w nim podejrzeń. Powitał go więc życzliwie i zbliżył się, aby spojrzeć mu w oczy. Ale tym razem czarnoksiężnik był na to przygotowany. Gdy tylko błękitne oczy Ewnara spojrzały w jego bezdenne, czarne ślepia, wyszeptał zaklęcie i opiekun zmienił się w kamień. Mieszkańcy wzgórza osłupieli zaskoczeni, a czarnoksiężnik, odrzuciwszy przebranie, stanął przed nimi w swojej prawdziwej postaci i oświadczył, że teraz on staje się nie opiekunem, ale władcą cudownego źródła, które odtąd należeć będzie tylko do niego. Czarnoksiężnik w miejscu pustelni Ewnara postawił wieżę, tak wysoką, aby widać ją było z każdego miejsca na wzgórzu i aby jego mieszkańcy nie zapomnieli, kto jest ich panem. W środku wieży zamknął również źródełko, by odtąd nikt poza nim nie mógł z niego korzystać. Wieżę otoczył zaś wysokim murem, w który wmurował zaklętego w kamień Ewnara. Śmiał się przy tym bardzo ze swego okrutnego figla. Ewnar był całe życie opiekunem źródła, teraz będzie więc strzegł również jego nowego pana. Cudowna woda rzeczywiście pomogła mu znaleźć brakujący składnik eliksiru i czarnoksiężnik, szczęśliwy jak nigdy, zaczął ważyć swoją miksturę mocy, która uczyniłaby go niepokonanym, a także przemyśliwać nad innymi paskudnymi zaklęciami, którymi mógłby wszystkim zaszkodzić. Na mieszkańców wzgórza padł blady strach. Nie wiedzieli, co będzie dalej z wioską. Nie wiedzieli, czy mają zostać, czy lepiej wynieść się jak najdalej od wieży i jej strasznego mieszkańca. Nie mogli poradzić się Ewnara, nie mogli uzyskać odpowiedzi od źródełka i z wolna zaczęli popadać w rozpacz. Na szczęście zwierzęta
są często mądrzejsze od ludzi. Tak było i tym razem. Leśne zwierzęta, gdy dowiedziały się, co się stało ze źródłem i jego opiekunem, postanowiły działać. Wybrały spośród siebie 100 najlepszych kopaczy, którzy przez 2 dni i 3 noce robili podkop pod wieżę, kierując się smutnym szumem zamkniętego w niej źródła. Trzeciej nocy, tuż przed świtem, dokopali się wreszcie do źródełka, po czym kolejnym tunelem skierowali bieg jego cudownej wody w kierunku muru, w którym tkwił Evnar. Czas był po temu najwyższy, bo wschód słońca jest najlepszym momentem na odczynianie złych czarów. Kiedy promienie słoneczne wspięły się ponad las i oblały swym złotym blaskiem straszną wieżę i strzegący ją mur, w tej samej chwili źródlana woda obmyła skamieniałego opiekuna, przywracając mu ludzką postać. Evnar, wbrew temu, co mówili mieszkańcy wzgórza, nigdy się w źródlanej wodzie nie wykąpał, a jego niezwykła moc była wynikiem jego ogromnej mądrości, a nie czarów. Ale jeśli przez dłuższy czas się czymś opiekujemy, to tworzy się niezwykła, niemalże magiczna więź. Dlatego kiedy Evnar zwrócił się twarzą do wieży i wzniósł ręce do góry, źródlana woda jak na rozkaz wzleciała w powietrze i wpadła przez jedno z okien do komnaty czarnoksiężnika. Tam otoczyła go i zamknęła niczym w wodnej bańce, po czym uniosła wysoko hen pod sam strop wieży. Czarnoksiężnik ciskał się i złościł, ale nie mógł nic zrobić. Jego moc była niczym w porównaniu do mocy wodnego żywiołu, którego chciał być panem. Teraz stał się więźniem w swojej własnej wieży. Evnar nakazał mieszkańcom wzgórza, aby nigdy nie zburzyli wieży czarnoksiężnika, ani się do niej nie zapuszczali. Bo jak długo ta wieża będzie stała i jak długo wody cudownego źródła będą trzymać złego maga w pułapce, tak długo świat będzie przed nim bezpieczny. To powiedziawszy, Evnar zniknął, otoczony przez cudowną źródlaną wodę, która zamieniła go ponoć w rzekę, aby po wsze czasy mógł strzec źródła i wieży. Czy to prawda, czy nie? Tego nikt już nie wie. Ale stara wieża nadal stoi na szczycie wzgórza, mimo iż lasu nie ma tam już od dawna. Zaś nieopodal wieży płynie rzeka, w którą zmienił się Evnar. Wypowiedzcie szybko kilkakrotnie jego imię, a poznacie jej nazwę. Była to pierwsza bajka z cyklu Bajkodzieje, zrealizowanego w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Dziękuję Wam serdecznie za jej wysłuchanie. A jeśli znacie jakieś ciekawe miejsca, o których mogłaby powstać kolejna opowieść, przyślijcie mi ich zdjęcia lub rysunki na adres bajkodzieje@gmail.com. Nie zapomnijcie o dołączeniu zgody na ich publikację w internecie, podpisanej przez kogoś pełnoletniego. Do zobaczenia, bajkodzieje!